Cześć, mam na imię Magda i jestem instruktorem pole dance. Moja przygoda z pole dance'em rozpoczęła się w 2014 roku, czyli jakieś 6 lat temu. I tak naprawdę ta przygoda rozpoczęła się jeszcze wtedy, gdy pole dance nie był taką modną dziedziną sportu. Ja wtedy byłam instruktorem tańca w jednej z warszawskich szkół. I był taki przełomowy moment w moim życiu, kiedy rozstałam się z facetem. No i wiadomo, jak kobieta się rozstaje, no to wszystko trzeba zmienić. I tak też było w moim przypadku. Obcięłam włosy do ucha, zrobiłam sobie tatuaż na biodrze i postanowiłam pójść na pole dance, czyli zrobić wszystko, o czym marzyłam wcześniej, a w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, tego wcześniej nie zrobiłam. No i tak się zaczęło. Ćwiczyłam dzielnie, na początku nie było łatwo. Pamiętam, że po 2 miesiącach postanowiłam wystartować w amatorskich zawodach pole dance. I do dzisiaj to bardzo miło wspominam. Zajęłam 2. miejsce, gdzie dla mnie po 2 miesiącach to naprawdę był bardzo duży wyczyn. Tak bardzo się wkręciłam w pole dance, że po roku czasu trenowania dostałam propozycję od mojej byłej szefowej, żeby poprowadzić zajęcia pole dance, oczywiście od podstaw dla totalnych świeżaków. Ja wtedy nie byłam na to gotowa i dobrze o tym wiem, natomiast moja szefowa wtedy zrobiła mi szkolenie. Byłam wyszkolona, tym bardziej jakby to było dużo prostsze, bo miałam zaplecze instruktorskie wcześniejsze, więc ja byłam instruktorem już wcześniej, więc znam całą anatomię, metodykę nauczania. Jedyne co to musieliśmy przenieść to po prostu na pole dance, więc było mi nieco łatwiej, ale nie było łatwo. No i po roku czasu zaczęłam uczyć pole dance'u. Po 5 latach postanowiłam otworzyć swoje własne studio pole dance. No ale to nie jest tak, że zrezygnowałam z innych rzeczy, które towarzyszyły mi wcześniej, bo nadal jestem aktywną tancerką, uczestniczę w pokazach, jestem także zawodnikiem, więc startuję w zawodach. Zapomniałam wspomnieć o jednej małej, ważnej rzeczy. Przyjeżdżając do Warszawy, przeprowadziłam się tutaj na studia. Były to studia na Politechnice Warszawskiej. Obroniłam inżyniera, także zawodowo jestem inżynierem produkcji. Moja siostra śmieje się, że jestem różżynierem Karasińska. No ale jak widać, można robić to, co się kocha, nie trzeba siedzieć w swoim, że tak powiem, fachu jednym, ja siedzę w moim drugim fachu. Studia zrobiłam, żeby mieć jakieś zaplecze. Jeśli kiedykolwiek podwinęłaby mi się noga, to zawsze mam jakieś wyjście. Nie jestem tylko instruktorem pole dance'u, ale jakby zajmuję się też innymi rzeczami. No ale na chwilę obecną ten inżynier niech będzie gdzieś z boku. Będę dobrze dokręcać rurki, na tym niech moja wiedza się tutaj skończy.